Przesyła mnie pan Marlow. O co chodzi? Mówi, że ma nowe informacje. I żebyś przyszedł do jego domu jak najszybciej. Dziękuję za wiadomość. Siemano, z tej strony Fomber, to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. Jak widzicie, po wyjściu właśnie z tamtąd, tutaj mam właśnie coś takiego, takie powiadomienie specjalnie cofnąłem, żeby nic was tutaj nie ominęło. Chwila. Nie mam gadać? Chyba nie. Witam szanownego pana. Okej. Okay. Witaj. Kim jesteś? Jestem Pucybutem. Jeśli chcecie się pozbyć tego świństwa z butów, zapraszam. Moje honorarium to 2 oreny. Spoko. Dziękuję, nie skorzystam. Dzięki. Nie skorzystam. Buty czyszczę. Dobra, chyba wchodzimy tutaj do domu detektywa. Bo dzięki temu właśnie, że wyszliśmy z wyzimy na chwilkę i potem wróciliśmy, no to właśnie stało się, jak się stało. Raymond. Witaj, nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Nie tak prędko. Pamiętaj, że pracuję za pieniądze. Mam koszty. Hmm. Ile jestem ci dłużny? 200 orenów. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. No, to chyba tylko to mogę dać. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Okej, mam dla ciebie 200 orenów. Za 200 orenów można kupić bardzo dużo korzonków. Dobra. Mam dla ciebie 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Jak to się stało? Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Shani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Mnie też śledzisz. Taka praca. Bywaj. Okej. No problem. Z Shani mamy dobre kontakty, tak więc nie będzie problemu. Problemem może być tylko ta babcia upierdliwa, która ostatnio w ogóle mnie nie chciała do niej wpuścić. Zerknijmy sobie tylko na zadania w tym momencie. Śledztwo nie ruszy naprzód, dopóki nie przeprowadzę sekcji. Jasne, czyli lecimy do Shani. To znajduje się tutaj. Czyli prosto, daleko, daleko, prosto, a później w lewo. Troszkę mi laguje, ale to przez to, że kończy mi się powoli miejsce na dysku. Podejrzewam, że przez to. Więc niestety będziecie musieli mi wybaczyć, wow, żebym się wpakował. Będziecie musieli mi wybaczyć te chwilowe spadki FPS-ów takie. Kurczę, ale zaczynam się obawiać troszkę tego, bo to tak być nie powinno. Troszkę mnie to niepokoi, bo wczoraj nagrywałem Wurz i kurczę, też miałem takie spadki FPS-u, może nie takie gwałtowne, ale ciągłe. Co tak włazisz jak krowa do obory, że też ojciec ci rózgą manier do tyłka nie wbił? Dobra, do Shani przychodzę. Do Shani przychodzę. Siedzi taka w pokoju jak księżniczka, gości przyjmuje, a czynsz opłaci tyle, co kot napłakał. Aha. A płacze, kicia ostatnio płacze. Dobra, nie będę tego słuchał. A kawaler bo... Dobra, zapłacę jej, bo naprawdę muszę z nią pogadać. Wynoś mi się! Nie wierzę. Właśnie taki do domu z buciorami. Dobra. Sranie w panie, kurde, nie, to jest po prostu masakra z tą babką. Z chęcią bym ją zaciukał. Dobra, Shani może jeszcze się znajdować w szpitalu. Ponieważ jest dzień, to ona pracuje, tak, i ona tam pomaga. Zobaczymy, może ona tam jest. Jeżeli nie, no to mamy lipę, tak, no bo nie wejdę do tego cholernego domu.
przez tą babę zasraną. Kurde, ale się ścina. Wkurza mnie to. O, jest Shani, yeah. Wreszcie możemy z nią pogadać. Geralt, musimy pogadać. No, dokładnie. Jasne, słucham. W szpitalu była jakaś awantura, padły trupy. Mam wrażenie, że jesteś w to zamieszany. Geralt, wytłumacz się. Chciałem przesłuchać więźnia. Niestety pogawędkę przerwało wejście kilku zbirów, których ciała potem znalazł stróż. Wiedz, że nie podoba mi się to. Mimo wszystko coś ci powiem. Przypadkiem słyszałam, że więźnia przenieśli w jakieś bezpieczne miejsce. Może to ci pomoże. Dziękuję, Shani, za wyrozumiałość i pomoc. Zawsze do usług. Okej, muszę wykonać sekcję zwłok. Cicho. Nie możemy tutaj nawet o tym rozmawiać. Ostatnio ludzie źle patrzą na takie rzeczy. Fanatyzm zawsze jest wrogiem nauki. To konieczne. Gdzie możemy porozmawiać? Przyjdź wieczorem do mnie na stację. No nie. Dobra, nie, znowu będzie się użeranie, kurczę. Dobrze, także słuchajcie, ja udam się do Kalksztajna, może się przespać, bo oczywiście tam mogę się przespać. Przed chwilą przy dialogu mi troszkę lagowało, ale teraz nagle się uspokoiło, bo chciałem już przerwać na chwilkę, zminimalizować grę i zobaczyć, co się dzieje, czy coś tam przypadkiem nie muszę pokombinować. Dajmy się zatem do tego Kalksztajna. Dom Kalksztajna. Od niego daleko nie będziemy mieć. Także całkiem spoko. Już teraz troszkę się ustabilizowało, aczkolwiek pewnie zaraz znowu mi zacznie rwać, także... No nie wiem, dobra, nieważne. Dom Kalksztajna. Okej. On tu jest w ogóle? Bez jaj. Come on! Nie no, na dole na pewno go nie ma, on nigdy nie siedzi na dole. A jest, rąbany. Tak, tak. Pracował dla ciebie Wiedźmin Berengar. Jak dostać się na bagna? Dobra, prześpijmy się po prostu. Odpocznijmy. Do wieczora. Mamy przyjść wieczorem do Shani, prawda? Całe szczęście, że tutaj możemy to zrobić. Dobrze. Ile mamy w ogóle orenów? 1660 prawie. Kontroluję to dlatego, że no troszkę ostatnio powydawaliśmy, popłaciliśmy co po niektórym. I to wcale nie mało. Ktoś tam miecz wyciągał, ale mniejsza z tym. A dobra, i zaczyna się. Grandma? O co mu chodzi? Niech mówi, a nie stoi tak z otwartą gębą, bo muchy mu wlecą. Zaraz się zabije. Do Shani przyszedłem, przesuń się niewiasto. Do Shani przyszedłem. Ze szpitala cię przysłali? To musiała być wyniszczająca choroba, widać. Pewnie bogowie chcieli cię pokarać. No patrzcie. Tak, przysłali mnie ze szpitala. Tak, przysłali mnie ze szpitala. To proszę na górę. Tylko się panience nie narzucaj. Dobra, wreszcie. Czyli słuchajcie, jednak wychodzi na to, że muszę być z nią umówiony, żeby móc do niej przyjść. Bo nas w ogóle coś tu ma jeszcze ciekawego? Nie, w ogóle nic nie ma. Totalnie, nie, chwila. Szafa. Nie, dobra, nic ciekawego. No to co, gadamy. Tak? A, w tej sekcji, tak. Mam sprawę. Mam sprawę. Tak? Potrzebuję twojej pomocy w sekcji zwłok pewnego osobnika. Sekcji? Od kiedy zajmujesz się takimi sprawami? Muszę się dowiedzieć, jak zginął. Prowadzę śledztwo w sprawie Salamandry. Dobrze. Pamiętaj tylko, że nie jestem koronerem. Ty musisz zinterpretować to, co zobaczymy. Im lepiej się przygotujesz, tym więcej się dowiesz. Spotkajmy się wieczorem. Tymczasem pokręć się po mieście i zdobądź jak najwięcej poszlak. Jasne. Powęszę. Musisz też przekonać grabarza, żeby ci wydał ciało. Powodzenia w zbieraniu poszlak i do wieczora. Spotkamy się w szpitalu. Dud, jest wieczór.
Masz jakiś pomysł, gdzie mogą się dowiedzieć czegoś o... Co pomoże mi w przeprowadzeniu sekcji? Masz jakiś pomysł, gdzie mogę się dowiedzieć czegoś, co pomoże mi w przeprowadzeniu sekcji? Zapytaj Vincenta Mice'a. Może powie ci coś interesującego. Ale najlepszym źródłem wiedzy jest słowo pisane. Poszukaj książek o anatomii i patologii. Mm. Do zobaczenia. Z pewnością. Zadanie uaktualnione. Tą babcię, ciekawe, czy jakbym ją zabił, to czy coś by się stało. A co to? Nie uczyła cię matka, że się nie przeszkadza, gdy ktoś jest zajęty? Pewno teraz sobie wybaczyć nie może. Dobra. Aha, wywaliła nas. Dobra, uwielbiam to. tak czy inaczej. Tak, ona coś tam mówiła, że... chwila. To jest to. Śledztwo nie ruszy do przodu, dopóki nie przeprowadzę sekcji. Jasne. Sekcja zwłok. Powinienem porozmawiać z ludźmi, którzy prowadzili już dochodzenia, albo poczytać jakieś książki. Książki, jakie... Wszystkie, jakiekolwiek miałem, to ja tak naprawdę przeczytałem i je wyrzuciłem, ale... kurde, no można by z ludźmi pogadać, tylko że jest, no, dosyć... powiedziałbym... późno, więc wątpię, żebym kogoś zastał, ale w ogóle z kim ja mogę pogadać na taki temat? Też nie mam pojęcia. Zobaczmy tutaj, prowadzę się w zimie, żeby dotrzeć do Azarda. Spoko, zabyłem drugą, aha, dobra, jasne. Czyli muszę pogadać jednak z tymi ludźmi. Powinienem porozmawiać z ludźmi, którzy prowadzili dochodzenie, albo poczytać jakieś książki. Z kim ja mógłbym pogadać? Dom Krasnoluda Vivaldiego, Kalksteina, Dom Passera Talara, Loszek Miejski, Dom Detektywa Raymonda. Chwila, co on ma? Dwa domy? A nie, kanał miejski, no właśnie. Dobrze, to może pójdziemy do Raymonda. Może od niego coś się dowiemy. Boże, to jest Kalkstein. Never mind. Dobra, ale może z nim też coś na ten temat pogadamy. Co ja tutaj mam? Co to jest? Lol. Nie ma Kalksteina. Ale, czy ja mam z nim do pogadania coś o czymś? Chyba nie. Dobra, pójdziemy. Dobra, spróbujemy. Może teraz dzięki temu będzie nowy dialog. Możliwe do wybrania. Stoi tutaj, kurde. Dobra, wiem, że się zamyliłeś. Zamyśliłeś. No dobra, niestety nie ma. Pracował dla ciebie Wiedźmin Berengar. Ach, miałem nadzieję, że się nie dowiesz. Chcesz mi o czymś powiedzieć? Prawda jest taka. Wynająłem go, by zbadał tajemnicę wieży na bagnach. Nie chciałem cię niepotrzebnie straszyć. Wciąż mam plany odnośnie tej wieży. Wynająłeś go, a on zniknął bez śladu. Nie mów, że nic o tym nie wiesz. Właśnie dlatego chcę, abyś ty rozwiązał zagadkę wieży. Może przy okazji dowiesz się, co przytrafiło się Berengarowi. Czyli nie wiesz, co się z nim stało? Nie tylko ja pożądam ukrytej tam wiedzy. Moi konkurenci mogli uderzyć w Berengara. On się czegoś obawiał. Zostawił w depozycie księgę. Proszę, oddasz mu, gdy go spotkasz. Do tego czasu możesz z niej korzystać. O, super. Jak dostać się na bagna? Jak dostać się na bagna? Wyjdź zachodnią bramą na groble, prowadzącą do starej Wezimy. I co dalej? Powinieneś znaleźć tam prom i przewoźnika. Prom kursuje w obie strony? Tak. Na bagnach jest mała przystań. W pobliżu znajduje się wioska ceglarzy. Okej, to użyłem, gdzie mam się udać. Wskazówki. Dobra, nic już od ciebie nie chcę, bywaj. Tak dalej. Czyli inwentory. I teraz tak, gdzie jest ta książka, którą mi dał? Nowy wpis w dzienniku postaci, dobra, zrobię. Kamień. Kryształ teleportacyjny? Skąd ja to mam? Lista podejrzanych. No, wskazówki Kalksteina. Dobra. Czekaj. Lista podejrzani Wali, Talar, Baranina i Kalkstein.
Dobrze wiedzieć. Są jakieś klucze, przedmiot fabularny. Dobra, ale generalnie żadnej księgi ani nic, żadnego zwoju nie widzę. Czyli na razie dobra, nie mamy tutaj nic więcej do gadania ani nic. Pójdziemy w takim razie albo na bagna sobie teraz skoczymy, albo może jeszcze przedtem do tego gościa. Do naszego detektywa. Ewentualnie jeszcze do Shani mógłbym się kopsnąć. Bo jestem ciekawy, czy... No bo generalnie już się bardziej nie przygotuję, no to jest chyba więcej niż pewne. Tak? Muszę zająć się tą sekcją zwłok. Na co powinienem zwracać uwagę podczas sekcji? O! Na co powinienem zwracać uwagę podczas sekcji? Rzuć okiem na organy wewnętrzne. Trucizny ostatnio są w modzie, a z wielu zwykłych ziół można przyrządzić zabójczy dekokt. Spotkałem się ze zbyt wieloma zastosowaniami alchemii w rozwiązywaniu kłótni małżeńskich, żeby nie doradzić dokładnego obejrzenia wątroby. Okej. Bywaj. To czy muszę się zająć tą sekcją zwłok, to nie będę się go pytać, bo wiadomo jest, że muszę. Skoro on mi coś co nieco powiedział, to w sumie nawet bardzo dobrze, brawa na groble, to oczywiście będę wiedział, że już tam mam iść. Mógłbym z krasnoludem pogadać, ale wątpię, żeby on miał jakieś doświadczenie. No i zostaje mi tylko jeszcze ten talar. Później już generalnie z nikim nie będę mógł pogadać. Dokładnie. To dobra, pójdziemy do tego na razie Vivaldiego. Zobaczymy, czy on coś w ogóle na ten temat wie i czy coś powie. Później mówię, do talara i to tyle. Nie będziemy więcej przedłużać Vivaldi. Vivaldi nas nie lubi, bo ja go oskarżyłem tutaj troszeczkę o kłamanie. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Że nas okłamał. Nie, niestety nic nam na ten temat nie powie. Bywaj. Okej. Czyli jeszcze podkopniemy się do talara, który jest... ja wiem... kupcem, sprzedażem... kupcem i sprzedającym różne rzeczy, ale i jakieś tam różne rzeczy wykonuje. No w każdym razie mógłby nam ewentualnie coś powiedzieć, ale mam duże wątpliwości co do tego. Dom Talara. Bo z detektywem gadaliśmy, to fajnie. Dobrze. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Oczywiście, że nie. Zajmiesz się też hazardem, wyjaśnij mi, dlaczego Starz toleruje twoją... Tu też się od niego nic nie dowiem, tak myślałem. W takim bądź razie po prostu chyba już wrócimy do Shani, bo generalnie nie mam z kim więcej gadać tutaj. Zobaczmy na mapie. Posterunek Vincenta, ewentualnie jeszcze tutaj z tym gościem. Aczkolwiek to jest władza, nie wiem, czy ktoś powinien wiedzieć o tym. A zresztą i tak by nie będzie, bo jest noc. Loszek miejski, posterunek Vincenta, brama do wizimy handlowej. Dom Shani, brama na Zamek Krowski. Dobrze, chyba spróbujemy porozmawiać już teraz z Shani. O ile będę mógł tam wejść, jeżeli nie, no to nie wiem, bo ona coś tam wie, żeby pogadać, chwilę się pokręcić i wieczorem się spotkamy. No to w sumie jest wieczór, tak? Ale nie wiem, nie pamiętam, czy w szpitalu ona mówiła, że się spotkamy, czy tutaj mam do niej przyjść. Stary, siwy, a za smarkulami się ogląda. Nie wstyd to tak! Stara się obiadliwa. To nie tak, dobrodziejko. Nie czaruj mi tu, a panienka zajęta i nie przejmuj. Oczywiście. To proszę jej przekazać. Nie uczyła cię matka? Ale... Okej, czyli mnie wyrzuciła, czyli przyjść do niej nie mogę. W takim razie pójdziemy do szpitala i jeżeli w szpitalu nikogo nie znajdę, znaczy jej nie znajdę, no to damy się chyba na groble. Bo tam mamy też do wykonania zadanie związane z... które dostaliśmy od Kalksteina. Dobra, tu wszyscy sobie leżą, wiadomo, odpoczywają, jest noc, śpią.
Niestety, Shani tutaj nie widzę drzwi wyjściowe. Chwila, co to było? Co mi się tu pokazywało? Ołtarz. Aha, że mogę coś dać niby. Zostanie tajemnicza wieża. Ol. Co ja niby takiego zrobiłem? Muszę popytać mieszkańców Bagien o Berengara. Na cholerę. No nie, tutaj nie ma Shani. Niestety, tak więc chyba się udamy jednak do tego, na te bagna tam. Ludzi popytać o Berengara, tak? Chwila, J. To, tak? Muszę popytać o mieszkańców Bagien o Berengara. Spoko, czyli na bagna akurat się udaje, to mogę coś tam popytać. Mamy poza tym 20 minut, więc też nie wiem, czy cokolwiek tam zdążę zdziałać, ale myślę, że zdążę. Nie wiem, z kim mógłbym jeszcze porozmawiać na temat tej przeprowadzenia tej sekcji. No, detektyw powinien właśnie zwiedzić takie rzeczy i nie dziwię się, że coś nam podpowiedział, ale nie znam nikogo więcej, kto mógłby nam w tym pomóc jeszcze. Dlatego się udam po prostu na te bagna póki co, bo to też jest jedna z głównych misji naszych, jedną z głównych zadań. Pytanie tylko, son of a bitch. Nie ten nóż, nie ten, Boże, nóż, miecz. Come on. No come on. On. Prościzna. Szczątki jakieś coś. Dobra, tamto to nie wiem co, ja, co to jest, to ja tego brać nie będę. No, nie ma tego gościa, który mógłby nas przez tą rzekę przeprowadzić. A sami sobie nie popłyniemy. W żadnym przypadku, czyli muszę się znowu przespać, ale tu jest ognisko, dzięki któremu mogę odpocząć, ale tylko, że ognisko jest tamte, tam na dole. Przez ten muszę przejść, spoko. O, ognisko. Gdzie jest to ognisko? A, tutaj. W takim razie do rana. Dużo w sumie nie zostało do tego rana, ale nieważne. Spoko. Ci nie. Tam? Nie, to jest kupiec. Gdzie jest gościu, który może mnie przetransportować? O, tutaj chyba jest przewoźnik. Ile tych sobie... Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Zaraz zobaczymy. Dokąd możesz mnie zawieźć? Transportuję ludzi z wyzimy na bagna i z powrotem. Okej. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Tak. Czy chcesz zapłacić 5 renów? Jesteś gotowy? Co to jest 5 renów? Rzeczywiście, ma bardzo tanio. Tak, pójdźmy na bagna. Tak, pójdźmy na bagna. Ja jestem jak najbardziej gotowy. Okej. Okay. Słuchajcie, dlatego, że mamy 25 minut,
myślę, że będę kończył, bo w 5 minut tutaj wątpię, żebym coś zdążył zrobić. Ale jeszcze chwilkę poczekam. Może coś tutaj będzie takiego niedużo do zrobienia, prawda? Zobaczymy. Aha. Nie wygląda to zbyt dobrze. Spodziewam się dużej ilości potworów. Tu sobie piesek przybiegł. Bagienne opary, utopce i woda w butach. To jedyne, czego mogę się tu spodziewać. Aha, zapraszam na moją łódź. Tak, jasne, spoko. Ognisko jest już rozpalone, oczywiście. Czekajcie, mam mapę? A, musiałbym odkryć, ale coś tutaj jest. Obelisk i obelisk. Teraz sobie zobaczymy te obeliski. Tu dzień generalnie nie powinno nam nic grozić. To zbiorowisko chałup wygląda mi na wioskę ceglarzy. Wyzima ciągle się rozwija i potrzebuje cegieł. Okej. Ten pies za nami biegnie. Ciekawski pies, no okej. Ponoć panowie. Drzwi do domu Waski. A któż to taki jest? Po pierwsze go nie ma. Po drugie, chata jest tak mała, że masakra. O, co to jest? Alkohol średniej mocy. Nie, to nie. Dobra, wychodzimy chyba, nie? Tu nic nie ma ciekawego. Myślałem, że jednak coś będzie. Zerknijmy jeszcze tam. Tam był zwykły dom. A, tu jest ta Waska cała. O, podróżny z daleka. Kolejna babcia taka sama. A jest stary. Niepokonany, lecz naznaczony bliznami. Utracił, a teraz poszukuje. Jak mam się do ciebie zwracać, dobra kobieto? Jestem Waska, starsza wioski. Geralt, Wiedźmin, miło mi. Czym się zajmują mieszkańcy osady? My, ludzie prości. Jedyne, co potrafimy, to wydobywać glinę i wypalać cegły. Jesteście ceglarzami? Nie widzę, żeby ktoś pracował. Złe czasy dla nas nastały, ale powiedz, nieznajomy, czym zajmują się wiedźmini? Rozwiązujemy problemy. Chcesz o coś zapytać, białowłosy? Był tu wcześniej inny wiedźmin Berengar. Dlaczego ludzie nie pracują? Właśnie jakieś kłopoty z potworami? Czym się tu zajmujecie? Może porozmawiamy. Alchemik z Wizimy. Kalkstein twierdzi, że wiesz coś o magu, zwierzy i strażniku. No to można się dowiedzieć. Może porozmawiamy. Alchemik z Wizimy, Kalkstein twierdzi, że wiesz coś o magu, zwierzy i strażniku. Dawno, dawno temu na bagnach mieszkał potężny czarownik. Szukał odosobnienia, a za jedynego towarzysza miał ucznia. Tak było do czasu, kiedy w jego życiu pojawiła się kobieta. Zaczyna się jak bajka. Ale kończy się inaczej, bo to zła kobieta była. Mag na własne nieszczęście zakochał się. Spełniał każde jej życzenie, ale ona wykorzystywała potęgę czarodzieja. Kim była? To nieważne. Słucham. Mów dalej. Ślepa miłość doprowadziła czarownika do upadku. Wywołał siły, nad którymi nie potrafił zapanować. Zginął. A wieża zamieniła się w ruinę. Ciekawe. Świetna historia, ale chciałem posłuchać o strażniku. Kochanka maga była obdarzona mocą. Potrafiła wieszczyć i czarownik wykonał dla niej talię niezwykłych kart Tarota. Kierując się wskazówkami kobiety, na każdej karcie zilustrował wydarzenie z przeszłości. I? Siedziby maga strzegły golemy, pracujące bez zmęczenia kolosy z gliny. Niektóre oszczędzone przez czas można zobaczyć na cmentarzysku, gdzie pozbawione ożywiającej siły i spłukiwane przez deszcze trwają w bezruchu. To dobrze. Jeden z nich jest strażnikiem? Tak.
Najpotężniejszy z golemów był odźwiernym i strażnikiem czarodzieja. Jedna z kart Tarota, wieża, pokazuje sposób, w jaki zostanie obudzony. Wtedy wieża otworzy się na nowo. Mam tę kartę. Weź ją, mnie nie jest już potrzebna. Bardzo dobrze. Także cóż, słuchajcie, mamy 30 minut. Ja sobie tutaj w następnym odcinku będę chodził i zwiedzał dalej. Z tą babką oczywiście mamy tu jeszcze do pogadania, bo to coś tam chciałem jeszcze do niej zagadać. Także w przyszłym odcinku będziemy mieli na pewno co robić. Także cóż, dzięki za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć.